Denis, znowu druga połowa lepsza w waszym wykonaniu. Czemu tak się dzieje, że odpalacie właśnie w drugiej, już drugi mecz? No dzisiaj powiem tak, że w pierwszej połowie Bilhatów bardzo dobrze bronił się. Nam trener już powiedział przed meczem, że będzie ciężki mecz, bo przeciwnik przyjedzie bronić się całym zespołem. To dla nas zawsze jest ciężko, dla każdej drużyny w Polsce Ligi to jest ciężko. Musieliśmy przeciekać na drugą połowę, nie stracić tej bramki, bo zawsze jakieś sytuacje stwarzamy z przodu. Zabrakło trochę, przegrywali się na zero, ale w drugiej połowie pokazaliśmy charakter. Właśnie, jak ci się układa współpraca z Deleu? Bo widzieliśmy szczególnie w pierwszej połowie kilka bardzo ciekawych podań. No z Didem cały czas. I na treningach mi się dobrze i poza treningami, no i w meczach to jakoś nieźle wygląda. To nie jest problem, nie tylko z nim, z dużo z kim w zespole mam bardzo dobry, że i kontakt, i na boisku to widać. Co zmieniło się w waszych głowach, bo zaczęliście jednak wygrywać, zaczęliście punktować i zaczęliście zdobywać bramki. Czy to jest jakieś przełamanie mentalne? No możliwe, że to jest przełamanie mentalne, że przyszedł nowy trener, ma swoją wizję na ten zespół i pokaz, no i chce do nas powiedzieć, co on oczekuje od nas. No i na razie to wychodzi bardzo dobrze i teraz mamy przerwę troszkę, potrenujemy i będziemy gotowi już na następny mecz. No właśnie, na razie teraz walczycie o utrzymanie, ale pewnie przy takiej grze myślicie już o kolejnym sezonie i o walce o zdecydowanie wyższe cele. No na razie skupimy się o tym, żeby zostać w tej lidze i zająć w tej drugiej ósemce 9. miejsce, bo walczymy o to i walczymy o to, żeby wygrywać każdy mecz, bo widać po dzisiejszym meczu, że możemy wygrywać co mecz i mam nadzieję, że zrobimy taką serię zwycięstw, jeszcze większą niż 2 mecze.